Minęła godzina 9, więc zgodnie z założonymi planami chciałem serdecznie wszystkich powitać na spotkaniu inauguracyjnym drugiego modułu naszego programu. Отже, у Варшаві 9, в Києві 10, так що згідно із планом, хотів би всіх вас ще раз привітати на нашій урочистій зустрічі, яка присвячена тому, що розпочинається другий модуль нашого проєкту. З двох поводів то споткання є трудне. Ця зустріч є важкою із двох приводів. Wszyscy doskonale wiemy, jaka sytuacja jest na Ukrainie i w niej uczestniczymy, także tutaj w Polsce. My wszyscy znamy, naskільки складною є зараз ситуація в Україні, і також ми є залучені у неї, будучи тут в Польщі. Tym bardziej się cieszę, że Państwo jesteście tutaj obecni z nami i chcecie ten czas poświęcić na Wasze osobiste szkolenie. Тим більше ми раді тому, що ви тут з нами і хочете присвятити цей час на своє особисте навчання. Без взгляду на те, як ще поточить далі ситуація політична, панство już і так jesteście на першій лінії фронту. Не зважаючи на те, як буде далі розвиватися політична ситуація, ви і так на першій лінії фронту є зараз. І напевно ваше досвідчення i to, co możecie jeszcze się doszkolić, będzie wam niesłychanie potrzebne w pracy z ludźmi, którzy do was się zgłoszą. I mabuć, że wasz doświad i te znania, jakie wy otrzymajecie na tym nauczaniu, także będą wam przydatni u robocie i z ludźmi, jakie do was zwrócą się. Druga trudność, no zdecydowanie mniejsza, ale jednak trudność jest taka, że dzisiaj w Polsce wielka wichura. Друге ускладнення є таким, що по всій Польщі сьогодні дуже сильний вітер. І część osób, które dołączyły się do nas, zgłasza mi, że nie zawsze wszystko słyszy, czasami zanika im po prostu sygnał. І частина із тих, хто долучився до нас, просто дає знати про те, що або не все чути, або у якийсь момент перериває. Miejmy nadzieję, że uda nam się pokonać te trudności związane z naturą i z polityką i że zrealizujemy nasze dzisiejsze i nie tylko dzisiejsze spotkanie. Будемо сподіватися, що нам вдасться подолати всі труднощі, які пов'язані так само з погодою, як і з політикою, і що будемо продовжувати наші зустрічі. Pozwolą Państwo, że teraz nie wiem, czy uda mi się wszystkich w jednej chwili przywitać naszych gości zaproszonych na dzisiejsze spotkanie, ale widzę, że dołączyła do nas pani Katarzyna Sołek, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli w takim razie możemy poprosić o kilka słów panią konsul, rozumiemy, że pewnie w tym wyjątkowym czasie pełne ręce roboty. До нас приєдналася пані консул, пані Катерина Солек. Розуміємо, що, мабуть, що на цей момент дуже багато роботи, ну і хотіли попросити хоча б про кілька слів. Тим більше jesteśmy вдячні і попросимо о забрання голосу. Ми тим більше вдячними і просимо взяти голос. Дінь добре, вітам всіх сердечно. Рzeczywiście obecny czas nie należy do najłatwiejszych. Pracy jest dużo, natomiast bardzo się cieszę za zaproszenie, za to, że mogłam uczestniczyć w pierwszym spotkaniu i że ten projekt jest kontynuowany właśnie mimo wszystko, mimo tych przeciwności, o których ksiądz wcześniej wspomniał. Доброго дня, усіх сердечно вітаю. Ну і звичайно, цей період не відноситься до найлегших. Роботи справді дуже багато. Але я дуже рада, що мене запросили участь взяти в першій зустрічі. І також хочу підкреслити, що дуже приємно, що цей проєкт триває, незважаючи на всі ті ускладнення, про яких сказав отець Петр. Так, як мовилишми в тим слові вступним під час першого споткання, проєкт є
niezwykle aktualny. Natomiast wydaje mi się, że pewnie te kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że spotykając się czy planując spotkanie w lutym, że jego aktualność będzie aż tak silna. Так як ми вже говорили на нашій самій першій зустрічі, цей проєкт є надзвичайно актуальним. Але тоді, цих кілька місяців тому, ніхто, мабуть, навіть і припустити не зміг, наскільки зараз, в лютому, це питання стане актуальним. Наскільки виросне його значення. І... Pewnie też osoby, które obserwują realizację tego projektu z zewnątrz, tak jak ja, właśnie w takim momencie, dziś tak mocno uświadamiamy sobie, jak bardzo pomoc psychologiczna jest potrzebna i może być potrzebna w zasadzie w różnych sferach, różnym grupom społecznym, nie tylko takim oczywistym, o których mówiliśmy ostatnio, właśnie o pracy chociażby z osobami, które walczyły na wschodzie, czy walczą na wschodzie, ale także z ich rodzinami, czy osobami, które w ten konflikt no, nie są bezpośrednio zaangażowane, natomiast odczuwają taką ogromną presję, no chociażby poprzez przekazy medialne i poprzez kontakty właśnie z osobami, które są w to zaangażowane bezpośrednio. I także od ludzi, którzy spostrzegają za realizacją tego projektu i z zewnątrz, tak jak na przykład ja, chciałabym odnieść ważność roboty, яку проводите ви не тільки з тими категоріями населення, для яких це є найбільш очевидна допомога, так як ті, хто приймав участь у подіях на Сході, і також для тих, хто зараз приймає участь у діях на Сході, але також для менш очевидних категорій населення, якими є, наприклад, родини військових, а також решта населення, хоча б з огляду на те, який зараз тиск чиниться і у ЗМІ, і також це люди, які чують історії, які розмовляють із тими, хто брав активну участь у АТО у бойових діях. Także życzę wszystkim Państwu owocnego szkolenia. I już jakoś abstrahując od samego projektu, życzę wszystkim uczestnikom tego projektu, ich rodzinom, pokoju w Ukrainie i pokoju w sercu. Otóż, bażaję wszystkim uczestnikom plidnego nauczania i także już trochę abstrahując się od projektu, chciałabym pobażać i uczestnikom projektu, i ich rodzinom, i wszystkim w Ukrainie miru. Миру в країні і також миру в душі. Дякую. Дякую. Księże Piotrze, nie słychać księdza. Bardzo serdecznie dziękujemy pani konsul za obecność, za te słowa i za życzenia. Дуже дякуємо пані консул за ваші теплі слова і за те, що ви сьогодні з нами. Życzymy bezpiecznej pracy dyplomatycznej. Bażajmy wam bezpiecznej dyplomatycznej roboty. I miejmy nadzieję, że za parę miesięcy w trakcie trwania naszego programu będziemy mogli się cieszyć tym, że on trwa, że przynosi spodziewane, zakładane skutki i panią konsul pozdrowimy także wtedy za parę miesięcy. І будемо сподіватися, що також ще за кілька місяців будемо приймати активну участь у реалізації цього проєкту. І також будемо раді вітати знову пані консул. Дякуємо ще раз сердечно. Справдзам, чи є обласний пан консул Дам'ян. Ще раз дуже дякуємо. Зараз я перевіряю. Але видається, що не вдалося połączyć. Panu konsulowi z Winnicy, więc
W takim razie bardzo serdecznie w drugim rzędzie witam wszystkich prowadzących. Parę osób się zalogowało pośród naszej kadry specjalistów, którzy będą z Państwem w tym roku prowadzili zajęcia. Отже, на даний момент поки що не вдалося підключитися пану консулу з Вінниці, пану Дем'яну. Отже, зараз хотів би також привітати усіх ведучих, хто бере участь у реалізації нашого проєкту. Бачу, що вже кілька осіб підключилося. Вітам пана професора Марчіна Войнара, пана доктора Славоміра Якіме. Вітаю пана професора Мартіна Войнара, пана професора Ярослава, przepraszam, Себастьяна Славоміра Якіме. Пана Славоміра Якіме. Себастьяна Хмілінського. Пана Себастьяна Хмілінського. Widziałem jeszcze na liście panią Jolantę Celebucką. Також я бачу у списку пані Йоланту Целебуцьку. Widziałem panią Bogusławę Bukowską. Також бачу, що є пані Богуслава Буковська. Widzę, że jest też jest obecna na naszym spotkaniu Małgorzata Steczkowska. Також бачу, що присутня на нашій зустрічі пані Małgorzata Steczkowska. Bardzo serdecznie wszystkich prowadzących witam. To oczywiście nie jest cała kadra, ale ta, która mogła dzisiaj do nas dołączyć. Щиро вітаю усіх ведучих. Це не всі спеціалісти, які змогли до нас приєднатися, але ті, кому вдалося. Chciałbym poprosić o zabranie głosu panią dr Bogusławę Bukowską, wicedyrektor Krajowego Biura Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Nie? Krajowego Biura. Witam, witam. Przepraszam, muszę przetłumaczyć. Chciałbym nadać słowo zaraz pani Bogusławie Bukowskiej, jaka... Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Яка є представником департаменту протидії злочинів, що пов'язані із наркотиками. Пані доктор буде одним з проводжących заняття в цьому року, але має сьогодні теж певну несподіванку для учасників. Пані доктор буде одною із ведучих, які будуть вести заняття для вас на протязі року. І також сьогодні вона для вас має певну несподіванку. Вітаю Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym dużym projekcie szkoleniowym. To dla mnie oczywiście wielka przyjemność, ale też wyzwanie. Serdecznie Was witaję. Dużo przyjemność, że ja mam zmogę do Was przyjednać się w tym projekcie. Dla mnie to cześć. Chciałabym też powiedzieć, że od 1 stycznia tego roku instytucja, w której pracuję, została przekształcona i nazwa taka jest właśnie, jak powiedział tutaj ksiądz Piotr, mianowicie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Natomiast być może Państwo... Також хотіла б сказати, що із 1 січня цього року відбулася зміна у назві організації, у якій я працюю, і від цього моменту вона називається Центр протидії залежності. Хоч, być może, niektórzy z Państwa zetknęli się z moją instytucją pod poprzednią nazwą, bo ta poprzednia nazwa do 31 grudnia 2021 roku to było Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii właśnie. Хоча, можливо, ви чули попередню назву нашої інституції до 31 грудня 2021 року, це було Бюро протидії наркоманії. Proszę Państwa, ja bym chciała powiedzieć, że współpraca ze stroną ukraińską w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, ale także współpracowaliśmy w zakresie takiego szkolenia dotyczącego stresu pourazowego, ma już kilkuletnią tradycję. Ja oczywiście tutaj nie wiem, czy ktoś z Państwa uczestniczył w tych poprzednich projektach, ale
dla nas jako instytucji nie jest to pierwszy projekt realizowany ze specjalistami z Ukrainy. Chcę także... Przepraszam. Okej. Muszę przyzwyczaić się do tego rytmu. Tak. Отже, хотіла б сказати, що для нас, для тої інституції, яку я представляю, це не перший проєкт, у якому ми співпрацюємо із Україною. І раніше ми співпрацювали над темами протидії розповсюдженню наркотиків і залежності від наркотиків, і також із тематикою ПТСД. I także chcę Państwu powiedzieć, to być może będzie ta jedna z tych niespodzianek, że dosłownie w ostatnich tygodniach, nie wiem, czy już doszło do formalnego porozumienia na piśmie, ale niemniej jednak wiem, że już treść tego porozumienia została zawarta pomiędzy Ministerstwem Zdrowia Polski i właśnie Ministerstwem Zdrowia Ukrainy w zakresie współpracy pomiędzy tymi dwoma instytucjami, w tym moja instytucja, która będzie też w imieniu tegoże ministra zdrowia współpracowała w zakresie problematyki uzależnień. Tam między innymi są zaplanowane wizyty studyjne w Polsce, Przepraszam. A отже, ось та несподіванка, про яку я хотіла сказати, це те, що на сьогоднішній день, наскільки я знаю, вже підписана угода між Міністерством охорони здоров'я Польщі та України, саме в справі профілактики залежностей, про співпрацю у сфері профілактики залежностей. Także czekamy na Państwa wizyty w Polsce. Na pewno będziemy mieli jeszcze jakąś tutaj możliwość kontaktowania się i doszczegółowiania zakresu tejże współpracy. Natomiast chcę także Państwu powiedzieć, że Krajowe Centrum, czyli wcześniej Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jest dosyć aktywne w obszarze przygotowywania różnych publikacji dla specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Mamy wiele takich własnych wydanych przez naszą instytucję. Отже, звичайно, ми чекаємо вас тут у Польщі. Будемо раді бачити, і у нас, можливо, з'являться ще нові ідеї про те, як ще можна співпрацювати. І хотіла б зазначити, що наша інституція також розробляє публікації для спеціалістів, які працюють із проблематикою залежностей. My wydrukowujemy. I taki jeden z głównych podręczników dla terapeutów uzależnień, między innymi współautorem jest właśnie pan profesor Marcin Wojnar, który tam przygotował dwa rozdziały, jeden na temat neurobiologicznych mechanizmów uzależnienia, czyli ten temat, który dzisiaj będzie Państwu prezentowany, i drugie zagadnienie dotyczące podwójnych diagnoz, podwójnych rozpoznań w obszarze uzależnień. Ale oczywiście tam jest wiele więcej artykułów. W każdym razie ten podręcznik jest też przetłumaczony, no niestety, na język rosyjski, bo my go tłumaczyliśmy dla krajów Centralnej Azji, Kirgistanu, Kazachstanu, prawda, Uzbekistanu, ale jest dostępny, więc jeśli Państwo byliby zainteresowani, to my taką wydrukowaną formułę także możemy Państwu tutaj przekazać. А отже, хотілося б ще сказати, що підручник, який ми видали для спеціалістів, що працюють із темою залежностей, якого є професор пан Мартін Войнар, розділи присвячені біологічному механізму та неврологічному механізму виникнення залежності, і також інші теми, інші розділи цього підручника належать йому як автору. А ось цей підручник також є перекладений, на жаль, поки що тільки на російську мову, тому що коли ми його перекладали, то ми мали на меті доступ до цього підручника у країнах Середньої Азії, таких як Казахстан, Узбекистан. Але принаймні російською мовою він є, і ми маємо можливість також цей підручник вам надати. Proszę Państwa, my, ponieważ jesteśmy w tej części inauguracyjnej, więc nie chcę tutaj przedłużać. Jeszcze raz chcę życzyć Państwu owocnego całego szkolenia.
Bardzo się cieszę, że będę miała okazję z Państwem niebawem sama się spotkać i także mieć możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń. Życzę Państwu naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego w tych no, niespokojnych bardzo dniach. І так як це урочиста частина, то не хочу затягувати. Ще раз хотіла б сказати, що дуже рада вас бачити і буде надзвичайно приємно із вами зустрітися за якийсь час вживу. І, звичайно, хочеться б усім побажати у цей нелегкий час, перш за все, миру. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Bogusławo. Cieszymy się, że już w marcu będzie Pani prowadziła zajęcia w naszym programie. Дуже вам дякуємо, пані Богославо. Ми дуже раді, що вже в марті ви будете проводити заняття. Я відзнаюсь на чаті, що już bardzo dziękuję za podręcznik. Cieszymy się. Dołączył do nas w międzyczasie pan konsul Damian Ciarciński, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy. Panie konsulu, witamy bardzo serdecznie. Prosimy o kilka słów otuchy dla naszych uczestników programu. My radzi witamy pana konsula z Winnicy, pana Damiana Ciarcińskiego. Proszę mu wziąć słowo i skazać kilka słów. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość powiedzenia kilka słów. Nie wiem, czy będę w stanie dodać otuchy. Ja dużo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę wziąć udział, chociażby krótko, w waszej zustryci. Tylko nie wpewnę, czy ja mogę dodać słowa podtrzymki, ponieważ no, ja też tu znajduję zaraz w Ukrainie, u Winnicy. Nasze konsulstwo pracuje cały czas. My nie wyjeżdżamy z Winnicy, tak jak inni. No i co może świadczyć też pro to, że nasza pitrymka w ten czas, no cały czas prysutnia. Tak, moi koledzy pracują w Charkowie, w Odessie, w Kijewie i my założajmy stąd. I trochę raz chcę kreślić to, co mówił, że kilka miesięcy temu, kiedy ta programa startowała, że dolia, dzisiejsza dolia no, naszych narodów, co może zwrócić pompezno, ale tak naprawdę no, tych kontaktów jest dużo bahato i możliwość budować i dalsze, jak sytuacja w Ukrainie będzie uchudszać sytuacja. Rady, że no, nasi psychologi mogą razem współpracować, nasi, ukraiński i polski. I ja wpewniony, że to doświad, jaki wy przedajecie, to doświadczenie, jakie państwo przekazują z Polski, no to kolegom z Ukrainy, no że ono no, po pierwsze niestety będzie potrzebne, a po drugie no, będzie też owocowało jakimś no, poprawą życia, życia zdrowia psychicznego. Nie słyszę. Nie czuję. Не чую. Моментом, что Рубышева, тебя слышно. Я не знаю, кто говорит. Это у меня включен микрофон. В кого микрофон включенный? Значит, ну, cóż, то, как вспоминал, моя обязанность тут в Виннице, моих коллег в Харькове, в Одессе, в Киеве, мы jesteśmy тут на месте. Jestem przekonany, że ta nasza obecność też jest świadectwem tego, że nie zostawiamy Ukrainy w tym momencie. No a też państwa doświadczenie, no zdrowie psychiczne chyba każdego dzisiaj dotyka. Też w jakimś stopniu trudności psychiczne, też mnie tutaj, no bo życie w takim ciągłym napięciu, no jest wyzwaniem. Także dziękuję tu fachowcom z Polski, że ten program jest realizowany, że te kontakty są tworzone między Polakami i Ukraińcami na tym poziomie profesjonalistów. Dziękuję panu Sebastianowi, jak zawsze, za taki bezpośredni kontakt. Bażaję wszystkim wam, żeby te nawczania, ta programa przynosiła taki rezultaty wam i waszym, i tym, jakim wy budete zajmaty się, jakim budete to pomagaty. No i jeszcze raz, bażaj wszystkim nam no, spokoju, tak, i myru, i spokoju.
w naszych семьях, bo sytuacja nie prosta, jakby no, każdy z nas ona dotykaje w jakiś sposób, ale ja radzę, że my możemy, my Polacy z Ukraińcami rozmawiać i wzajemnie sobie pytać. Także udaci i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Panie konsulu, dziękujemy za obecność. Bezpiecznej służby dyplomatycznej życzymy. I mamy nadzieję, że za parę miesięcy pochwalimy się, że my wciąż pracujemy i że nasze owoce pracy rzeczywiście będą wykorzystywane w tych wyzwaniach, jakie niesie każdy dzień. Panie konsul, bardzo dziękujemy Wam za Waszą сьогоднішню присутність. І маємо надію, перш за все, хочемо побажати вам безпечної дипломатичної служби. І маємо надію, що також за кілька місяців ми будемо мати змогу відзвітувати, що проєкт реалізується і що все гаразд. Dziękuję serdecznie za obecność. Powoli kończy się nasz czas spotkania inauguracyjnego. Chciałbym jeszcze, żeby na chwilę oddać głos panu Sebastianowi. Вже добігає кінця наша урочиста частина. Отже, я хотів би надати слово пану Себастьяну Хмельницькому. Дякую дуже, księże Piotrze. Szanowni Państwo, я долучуся się до tych słów, które padły, że kiedy zaczynaliśmy ten projekt, spodziewaliśmy się, że on będzie tak aktualny. Дуже дякую, отець Петро. Також хотів би приєднатися до тих слів, що коли ми розпочинали цей проєкт, ми навіть припустити не могли, наскільки він буде на часі. Że tak aktualne są słowa współczesnej ukraińskiej poetki Anastazji Dimitruk. Що настільки актуальними будуть слова української поетеси Анастасії Дмитрук? Ніколи ми не будемо братами і по родині, і по матері. Natomiast jestem przekonany, że to, że spotykamy się tutaj, kontynuujemy to szkolenie, jest i dla Państwa, i dla Waszych pacjentów rodzajem wsparcia i rodzajem takiej normalizacji. A ja przekonany, że ta zustrzeć jest i dla Was, i dla Waszych pacjentów taką podtrzymką i częścią normalizacji. Ja powiem w kilku słowach o tym, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjęło nasze sprawozdanie dotyczące modułu pierwszego. Ja skażę, że Ministerstwo Zagranicznych Spraw przyjęło naszą zwitność, co stosowało się pierwszego modułu. Także możemy w tym momencie powiedzieć, iż szkolenie obejmujące interwencję kryzysową. Отже, можу сказати на даний час, що навчання на тему кризової інтервенції в вимірі 180 годин. У вимірі 180 годин. Które dzięki Państwu obecności i dyscyplinie udało nam się zrealizować przez 4 miesiące. A jaka завдяки вашому залученню, вашій присутності також вдалося реалізувати на протязі 4 місяців? Так, офіційно і формально можемо визнати за домкнєте, закінчене. Офіційно можемо його визнати як таке, що завершене, таке, яке відбулося. Cieszę się bardzo, że to szkolenie poza wymiarem wiedzy. Ja dużo radę, że to nauczanie okrem tych znań bezpośrednich owocuje Państwa taką wzmożoną inicjatywą zarówno w Mikołajewie, jak i Żytomierzu. A także jest blidnym z точки zoru inicjatywy, tak samo w Mikołajewie, jak i w Żytomierze. Z tego, co wiemy, Państwo organizujecie centra interwencji kryzysowej. Z tego, co ja znam, Wy organizujecie u siebie centra kryzysowej interwencji. Prowadzicie szkolenie i warsztaty dotyczące tej tematyki. A prowadzicie nauczania, prowadzicie masterklasy, które stosują danej tematyki. I obejmujecie swoją opieką osoby tej opieki potrzebujące. I pod swoją opiekę berete tych osób, jakie potrzebują tej opieki. Także w imieniu własnym oraz wykładowców modułu pierwszego chciałem bardzo podziękować za tą możliwość spotkania z Wami.
Отже, від свого імені і також від імені ведучих організаторів першої частини я хотів би вам подякувати за вашу активну участь. Дякую дуже. Дуже дякую. Dziękuję panie Sebastianie. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Włodzimierza Wieczorka, naszego koordynatora organizacyjnego. Powoli będziemy kończyli tę część inauguracyjną. Za chwilę powinien się rozpocząć wykład pana profesora. Włodziu, czy masz dla nas jakieś ważne informacje organizacyjne? Proszę wziąć słowo pana Włodzimierza Wieczorka, який є нашим координатором організаційним. Жаль, тільки можу, то ще тут маємо на чаті ще раз подякування. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych na dzisiejszym spotkaniu, zarówno uczestników, jak i kadrę dydaktyczną oraz przedstawicieli służb dyplomatycznych. Serdecznie witaję wszystkich uczestników сьогоднішньої зустрічі, так само тих, хто з боку того, що навчається, як і наших тренерів, як і представників дипломатичної служби. Bardzo dziękuję za sprawną realizację pierwszego modułu naszego projektu, który był poświęcony interwencji kryzysowej. Дуже дякую за успішну реалізацію першого модулю, який був присвячений тематиці кризової інтервенції. На ręce пані Ольги і пані Руслани, координаторок, складам подякування за співпрацю і справне проведення груп через цей перший етап. Для пані координатор, пані Ольги з Житомира та пані Руслани з Миколаєва, хочу подякувати за організацію. Panu Sebastianowi bardzo dziękuję za współdziałanie na tym pierwszym etapie interwencji kryzysowej i na pana ręce składam podziękowanie dla całej kadry dydaktycznej. Panu Sebastianu хочу подякувати za rozkryття проблематики кризової інтервенції, кризового втручання. І також разом із паном Себастьяном подякувати усім, хто був відповідальний за дидактичну частину. І жаль, може, то прочитам тих кілька відомостей на чаті, бо пишемо такі слова, які не хочу вже би упнели. Огромне дякую, панства помоц oraz вспарча сам безценне. Дякуємо щиро за панства помоц і так важний проєкт. Dziękuję wsparcie i wiedza, którymi Państwo się dzielą. Są bardzo pożyteczne i bezcenne. Chcę też podziękować w tym miejscu kadrze dydaktycznej drugiego modułu, który jest poświęcony problematyce uzależnień. Także chcę podziękować tym specjalistom, які займаються висвітленням тематики у другому модулі. Це тематика залежностей. To dla nas honor, że Państwo jako wybitni specjaliści w swoich obszarach wiedzy przyjęli zaproszenie do udziału w tym projekcie. Dla nas to cześć, że specjalisty, jakie są prowadnymi specjalistami w swoich gałuziach, wyrazili zgodę i zachcieli przyjąć udział w naszym projekcie. Myślę, że uczestnicy bardzo skorzystają z tych zajęć w tym wymiarze właśnie wykładowym naszych spotkań online oraz stacjonarnie w ośrodku Caritas w Urlach w maju i w październiku. Думаю, що учасникам принесе багато користі участь у наших заняттях, так само онлайн, як і стаціонарних, які мають відбутися у травні та у жовтні. W Urlach, w naszym centrze. Pomocą dla Państwa w czasie tego szkolenia będą materiały dydaktyczne tłumaczone na bieżąco i przesyłane Państwu przed zajęciami poprzez koordynatorów. Także dopomogą podczas tego nauczania będą dydaktyczne materiały, jakie będziemy przekładać w procesie i jakie Wy będziecie otrzymywać зазвичай перед заняттями через ваших координаторів.
ważną pomocą i źródłem będzie też podręcznik, który, o którym wspominała pani doktor Bogusława Bukowska, podręcznik dla terapeutów uzależnień, dlatego że jego treść w dużej mierze pokrywa się z programem naszego szkolenia. Також важливою допомогою для вас буде підручник, про який згадувала пані Богуслава. Це підручник для терапевтів залежностей, тому що його тематика, те, що у ньому висвітлено, багато в чому перекликається із тим, що буде у нашому навчанні. Książki te zostaną Państwu przekazane w maju podczas Państwa pobytu. Mam nadzieję, że się go uda sprawnie zrealizować. Państwa pobytu w ośrodku Caritas w Górlach. Te książki będą Wam przekazane podczas Waszego przebywania w Urle. Będziemy spodziewać się, że uda się skutecznie realizować. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę Państwu owocnego studium. Dużo dziękuję za uwagę i życzę plodnego Wam nauczania. Bardzo serdecznie, Włodzimierz, dziękuję za te słowa podkreślające to, co nas czeka. Serdecznie dziękuję mu za słowa, jakie podkreślają to, co nas czeka. I rozumiem, że za chwilę będziemy mogli przejść do naszych zajęć inauguracyjnych, które poprowadzi pan profesor Marcin Wojnar. I spodziewam się, że już przez kilka chwilę my możemy rozpocząć nasze zajęcia, jakie będzie prowadzić pan profesor Marcin Wojnar. Pan profesor jest lekarzem psychiatrą. Pan profesor jest lekarzem psychiatrą. Kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownikiem Katedry Warszawskiego Medycznego Uniwersytetu, Katedra Psychologii. Współpracuje także jako profesor wizytujący z Uniwersytetami Stanów Zjednoczonych. Także współpracuje z Uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj poprowadzi dla Państwa wykład z neurobiologicznych mechanizmów uzależnień. A сьогодні він для вас буде проводити лекцію нейробіологічні механізми залежності. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym gościom, pan konsulowi, pani konsul, także innym prowadzącym, którzy już od jutra będą mieli także możliwość prowadzić z Państwem zajęcia. Myślę tutaj między innymi o panu doktorze Sławomirze Jakimie, który jutro prowadzi, pan Sebastian Chmieliński jutro ma zajęcia z Wami, więc będziecie mieli Państwo okazję bezpośrednio poznać kadrę dydaktyczną. Отже, ще раз хотів би подякувати всім учасникам, нашим представникам дипломатичної служби, пані та пані консул. Також тим, хто завтра буде проводити заняття, це пан Себастьян Хмелінський і також пан професор. Всім дякуємо. Ну і очищі модлімося о покій і для України, і на світі, так, аби ми не тільки могли безпечно проводити наші заняття, але щоб, перед усім, панство жили безпечно. Молимося за те, щоб був мир і в Україні, і у всьому світі, щоб ми не тільки могли у безпеці проводити наші заняття, а передусім, щоб було безпечне життя.